Nowoczesne mieszkania z najlepszą lokalizacją w Puławach przy ulicy Piłsudskiego 15. Ceny już od 3900 zł brutto za metr kwadratowy z możliwością negocjacji. Jasne i przestronne mieszkania od 50 do 82 metrów. Teren ogrodzony z placem zabaw i garażami. Zapraszamy. Taka okazja może się nie powtórzyć. Odwiedź nas na www.panoramapulawy.pl lub zadzwoń 887 4202. Ekstra okazja. Ekstra okazja. Tylko teraz. Trzy mieszkania po 3200 zł za metr kwadratowy. Dobiega końca realizacja projektu Międzygminny System Wodno-Ściekowy w ramach aglomeracji Puławy, który pozwolił na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Puławy. Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Spółka ZO w Puławach. W ramach projektu przeprowadzono kompleksową rozbudowę i modernizację systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Puławy, gminy Końskowola oraz Żyżyn, zlokalizowanych na terenie aglomeracji Puławy. Najważniejsze z wykonanych inwestycji to modernizacja oczyszczalni ścieków w Puławach połączona z budową instalacji zagospodarowania osadów pościekowych, modernizacja 4 km sieci kanalizacyjnej w Puławach, budowa 22 km sieci wodociągowej w gminie Końskowola, budowa 37 km sieci sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Końskowola oraz gminie Żyżyn, wybudowanie 26 sztuk przepompowni sieciowych w gminach. Poniesienie wielomilionowych wydatków na realizację projektu, którego wartość wynosi ponad 89 550 000 zł, były możliwe dzięki finansowemu wsparciu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ponad 44 160 000 zł pochodzących ze środków unijnych. Projekt aglomeracyjny to nowoczesna oczyszczalnia spełniająca wszystkie wymogi związane z ochroną środowiska. Wykonanie modernizacji oczyszczalni w ramach projektu wyeliminowało płacenie bardzo wysokich kar za ścieki. Uniknęliśmy płacenia bardzo wysokiej opłaty środowiskowej, pięciokrotnie zwiększonej od obecnej. Modernizacja eliminuje bardzo wysoki koszt unieszkodliwiania spalania osadów ściekowych. Po modernizacji znacząco zmniejszą się koszty remontu i eksploatacji oczyszczalni z uwagi na nowo wymienione urządzenia. Niewykonanie projektu to wzrost opłat za metr sześcienny ścieków 3,50. Zrealizowanie projektu przy uzyskanym dofinansowaniu 60% to wzrost opłat za metr sześcienny ścieków złoty 41. Dzięki realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Puławy spełnione zostały środowiskowe normy unijne oraz rozwiązano najistotniejszy problem utylizacji około 7 tysięcy ton na rok osadów ściekowych. Zrealizowany projekt przyczyni się do ustalenia niższych stawek taryfowych za odprowadzanie ścieków w roku 2016 i w latach następnych, które w przypadku braku realizacji projektu byłyby prawie dwukrotnie wyższe. Podsumowując, należy zauważyć, że opłaty związane z oczyszczaniem ścieków po modernizacji oczyszczalni są jedne z niższych w kraju. Są niższe w otoczeniu bezpośrednim takich miejscowości jak Kazimierz Dolny, Kozienice, Końskowola, Dęblin, Żyżyn, Zwoleń oraz niższe od miast o podobnej wielkości takich jak Biłgoraj, Kraśnik, Świdnik, Chełm, Garwolin i wiele innych. Pozaekonomiczne pozytywne efekty projektu to m.in. poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie potencjału rozwoju gospodarczego Puław, gminy Końskowola i gminy Żyżyn, wzrost atrakcyjności i wartości terenów, a także poprawa jakości wód Wisły. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i sukcesów w nowym roku życzą zarząd i pracownicy Centrum Medycznego Internus Spółka ZO. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę radosnego świątecznego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Zygmunt Kwiatkowski, prezes zarządu, Elektrownia Puławy, Spółka z o.o.
Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Życzliwości, spokoju, rodzinnego ciepła, optymizmu oraz zdrowia i pomyślności w nowym roku 2016 życzą mieszkańcom i gościom powiatu puławskiego przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Smaga oraz starosta puławski Witold Popiołek. Życzę Państwu cudownych świąt Bożego Narodzenia. Życzę tego, byście Państwo spędzili te święta w gronie rodzinnym, by były one przepełnione miłością i wzajemną życzliwością. Z okazji nowego 2016 roku życzę wszystkim puławianom, by nowy rok był lepszy od roku minionego, by dopisywało Państwu zdrowie i szczęście. Wszystkiego najlepszego. Atrakcyjnie położony pierwszy w Puławach budynek wielorodzinny wyposażony w instalację solarną do podgrzewania wody. Czteropiętrowy budynek z miejscami postojowymi wyposażony w dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje, włącznie z garażami. Oferujemy dwu- i trzypokojowe, przestronne i jasne mieszkania o powierzchni od 45 do 65 metrów kwadratowych w cenie 3990 zł za metr kwadratowy brutto. Wokół budynku nie brakuje sklepów, jest też przychodnia, szkoła i przedszkole, a tutaj mieszkań są duże tarasy i balkony, idealne do relaksu w gronie najbliższych, a specjalnie zaaranżowana zieleń podnosi komfort mieszkania. Wszystkie mieszkania wyposażone są w instalację klimatyzacji, internet, telefon, telewizję kablową. Szczegóły w dziale ekonomiczno-eksploatacyjnym w zarządzie spółdzielni przy ulicy Centralnej 2A. Telefon 81 886 42 86, wewnętrzny 108 lub 81 565 18 88. Chcesz wiedzieć więcej? Dzwoń! Wigilia Miejska w Puławach, spotkanie rektora UMCS z włodarzami Puław oraz rozmowa z prezydentem Januszem Groblem o mijającym roku w naszym mieście. Małgorzata Wójcik, witam i zapraszam na ostatnie w tym roku wydanie informacji puławskich. W ostatnią niedzielę na placu Chopina setki mieszkańców Puław uczestniczyło już po raz 9 w organizowanej przez Urząd Miasta Wigilii Miejskiej. Przekazanie betlejemskiego światełka pokoju, życzenia od włodarzy Puław i powiatu puławskiego, ale przede wszystkim dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń świątecznych to główne elementy Wigilii Miejskiej w Puławach. Boże Narodzenie jest uroczystością, która dodaje nam motywacji do dalszego, lepszego życia, dodaje nam nastroju, dodaje nadziei, optymizmu i dobrze, żebyśmy te chwile przeżywali wspólnie razem, w integracji ze wszystkimi mieszkańcami. Na tym placu spotyka się wiele środowisk, wiele osób, wiele charakterów, dzieci, młodzieży, dorośli, ale Chrystus narodził się dla wszystkich, dlatego wspólnie razem powinniśmy świętować to Boże Narodzenie. Wszyscy zebrani w niedzielne popołudnie na placu Chopina mieli okazję wysłuchania kolęd w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Po Wiśle oraz gościa specjalnego puławskiej Wigilii Joszki Brody z dziecięcym chórem. Chciałabym życzyć, żeby te święta Bożego Narodzenia, które już wkrótce będziemy obchodzić, przyniosły nam wiele radości. Życzę wielu błogosławieństw od nowonarodzonego Jezusa. Życzę, aby to światło betlejemskie, które dzisiaj tak symbolicznie dostaliśmy od harcerzy, zawsze płonęło w naszych sercach. Życzę, aby te święta upłynęły Państwu w cieple rodzinnych domów, wśród bliskich. Życzę błogosławieństwa Bożej dzieciny w tym czasie i w nowym roku. Śpiewajcie, anioł Boży.
okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim Państwu życzyć, żeby te święta były świętami radosnymi, spędzonymi w gronie najbliższych, żeby były świętami ciepłymi. Wszystko się zmieniło, jak nigdy nie było. W imieniu Rady Powiatu i Zarządu Powiatu złożyć Państwu najlepsze życzenia świąteczne. Życzę również wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2016 roku. Wszystkiego dobrego. Przyleciał, oglądał, czy będzie dzieciątku. Maryja się ulęknęła, nisko się skłoniła. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech narodzony w szopce betlejemskiej ponad 2000 lat temu Chrystus rodzi się w naszych sercach. Niech Boża Dziecina napełnia nas pokojem, miłością i otwartością dla drugiego człowieka. Szanowni Państwo, my oczywiście dołączamy się do wszystkich tutaj złożonych życzeń, ale w imieniu służb mundurowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, chcielibyśmy przede wszystkim życzyć Państwu bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia we wspaniałej, rodzinnej atmosferze. Na zakończenie Wigilii Miejskiej na wszystkich jej uczestników czekały wigilijne pierogi z kapustą i grzybami, barszczyk z pasztecikami, postny bigos oraz ryby przygotowane na różne sposoby, a wszystkie te pyszności przygotowane zostały przez puławskie restauracje. W miniony piątek w murach Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Puławach spotkali się włodarze miasta na czele z prezydentem Januszem Groblem, z profesorem Stanisławem Michałowskim, rektorem UMCS w Lublinie. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia i koniec 2015 roku były doskonałą okazją do spotkania prezydenta Janusza Grobla i radnych miejskich z rektorem UMCS-u i władzami Puławskiego Wydziału Zamiejscowego tej uczelni. Korzystamy z okazji, żeby z Państwem radnymi, z Panem Prezydentem, Panią Przewodniczącą Rady porozmawiać o tym, jak funkcjonuje Wydział Zamiejscowy w Puławach, co nam się udało przez ten rok zrobić, jak dalej będzie wyglądała przyszłość Wydziału Zamiejscowego, jakie nowe kierunki powstaną, więc przedstawiamy im tą sytuację naszego wydziału. Jednocześnie nie ukrywam, że prosimy także o dalsze wsparcie na rzecz poprawiania funkcjonalności tego wydziału. Rozmawiano o rozwoju Wydziału Zamiejscowego UMCS i szansach na zatrzymanie absolwentów szkół średnich w Puławach. Podjęto temat przekazania kolejnych nieruchomości miejskich na potrzeby wydziału oraz stworzenia specjalnych stypendiów fundowanych przez Urząd Miasta dla najlepszych studentów puławskiej uczelni. Dzisiaj z satysfakcją po półtora roku możemy powiedzieć, że ten wydział funkcjonuje, że ten wydział ma perspektywy i ten wydział należy promować, wspierać i sądzę, że jest to doskonała oferta dla puławskich maturzystów, żeby podejmowali studia w Puławach. Spotkanie zakończyło się tradycyjną wigilią, gdzie zaproszeni goście, łamiąc się opłatkiem i składając życzenia, już w sposób nieformalny prowadzili rozmowy na tematy związane ze szkolnictwem wyższym w Puławach. Od 1 stycznia 2016 roku zostaną zlikwidowane kasy biletowe na puławskim dworcu PKP. Jeszcze tylko przez tydzień będziemy mogli korzystać z kas biletowych znajdujących się na dworcu kolejowym w Puławach. Pierwszy dzień nowego roku, wybierając się w podróż koleją, pamiętajmy, że kasy są już nieczynne. Od 1 stycznia bilety można będzie zakupować drogą internetową, za pomocą Skalpeja, za pomocą Skycasha, nowych naszych funkcji takich telefonicznych, gdzie można bardzo szybko aplikację pobrać bezpłatnie i dokonać zakupu biletów. Natomiast bezpośrednio zakup biletu będzie się odbywał u kierownika pociągu. W chwili obecnej spółka Przewozy Regionalne rozpatruje różne warianty sprzedaży biletów w Puławach i w tej sprawie prowadzi rozmowy z grupą PKP Utrzymanie i ze spółką PKP Intercity. Będąc spoza grupy PKP Przewozy Regionalne, nie mają własnych pomieszczeń na dworcu w Puławach i stworzenie kasy biletowej może być bardzo trudne. Alternatywą dla takiego stanu rzeczy jest powstanie automatu biletowego, który ułatwiłby zakup biletów podróżnym.
planujesz zdać egzamin na prawo jazdy, już nie musisz się spieszyć. Zapowiadane wprowadzenie nowych przepisów dotyczących m.in. dwuletniego okresu próbnego czy obowiązkowego doszkalania techniki jazdy na razie nie wejdą w życie. Miesiąc temu w informacjach puławskich informowaliśmy o zmianach w przepisach dotyczących osób uzyskujących prawo jazdy po 4 stycznia 2016 roku. Zmiany będą, ale wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku ze względu na późniejsze niż planowano stworzenie odpowiedniego systemu informatycznego. W związku z tym, że wszelkie decyzje w sprawie młodych kierowców starostowie będą podejmowali na podstawie danych informatycznych, to ta zasada jak gdyby przesunięcia wiąże się właśnie z tym problemem. Po prostu ministerstwa nie wyrobiły się z wprowadzeniem tego systemu. Zmiany, o których mówimy, zostały stworzone już 3 lata temu, ale w tym czasie nie weszły w życie, ponieważ nie było technicznych możliwości rejestrowania młodych kierowców i nadal takich możliwości nie ma. Nowe przepisy to droższe egzaminy, więc jeszcze rok osoby chcące uzyskać prawo jazdy będą płacić po staremu. Pierwszy weekend nowego roku już po raz 24 zagra w całej Polsce i oczywiście także w Puławach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Podstawowym celem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegającej na ratowaniu zdrowia i życia chorych osób, szczególnie dzieci i ludzi w podeszłym wieku. Fundacja działa również na rzecz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia. Zbieramy na pediatrię i godną opiekę ludzi w podeszłym wieku. W tym roku sztab mamy zarejestrowany na 100 wolontariuszy i myślę, że tyle osób wyjdzie kwestować w tym roku w miasto. Będziemy grali w Domu Chemika, będziemy grali w Galerii Nowej, będziemy grali w Chrząchowie, będziemy grali w Wysokim Kole. Na razie na dzień dzisiejszy mam tyle informacji, mam nadzieję, że jeszcze ktoś się do nas zgłosi i jeszcze ktoś będzie chciał wesprzeć tak orkiestrę. Pomoc, którą niesie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 23 lat, jest przedsięwzięciem niespotykanym w żadnym innym kraju w Europie i na świecie. Do tej pory orkiestra zebrała 590 milionów złotych, które zostały wydane na sprzęt medyczny znajdujący się we wszystkich szpitalach naszego kraju. Kupiono w sumie ponad 30 tysięcy nowoczesnych urządzeń medycznych. Oznacza to, że statystycznie każdego dnia do polskiego szpitala trafiają 4 urządzenia kupione przez WOŚP. Po raz 23 zorganizowano w naszym mieście ogólnopolską akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę, której pomysłodawczynią jest pani Ewa Dados, dziennikarka Radia Lublin. W tym roku w całym kraju zostało zarejestrowanych około 560 sztabów tej akcji, z czego w Puławach było ich aż 14. W akcję zaangażowane są osiedlowe domy kultury puławskiej spółdzielni mieszkaniowej, ale także szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz wiele osób prywatnych. Wszystkie te podmioty łączy jedna idea pomocy innym. Mamy świadomość, że przed świętami jest bardzo wiele akcji charytatywnych, że jest Szlachetna Paczka, że jest zbiórka żywności, że jest akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Ale te akcje wszystkie są potrzebne oczywiście. Wszystkie są po to, żeby pomagać mieszkańcom naszego miasta i nie tylko naszego miasta, a tych potrzebujących naprawdę jest bardzo wielu. Bardzo ważnym partnerem akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę są miejskie ośrodki pomocy społecznej, gdyż one właśnie dysponują dokładnymi informacjami i najlepszą wiedzą, kto winien być objęty pomocą w ramach tej akcji. Puławski MOPS przygotował w tym roku 50 paczek ze słodyczami i ponad 100 z odzieżą i innymi produktami pierwszej potrzeby. W ramach akcji zbierana była żywność trwała, środki czystości, odzież, obuwie, zabawki, artykuły biurowe i szkolne. Trafiają te paczki do rodzin najbardziej potrzebujących i do osób samotnych. W ramach akcji 7 grudnia w puławskim MOPS-ie został zorganizowany tradycyjny Mikołaj, który wysłuchiwał wierszyki i piosenki, za które obdarowywał dzieci uczestniczące w uroczystości prezentami i łakociami. W sobotę w Dęblinie odbył się koncert charytatywny dla Kajtka, 9-letniego chłopca chorego na padaczkę lekooporną, dla którego jedyną szansą na powrót do normalnego życia jest skomplikowana i kosztowna operacja mózgu w jednej z niemieckich klinik. Telewizja Puławy 24 od samego początku zbiórki pieniędzy pomagała medialnie w tej ważnej akcji charytatywnej. Sobotnie wydarzenie było jednocześnie okazją do przygotowania wszystkich obecnych do świąt Bożego Narodzenia i koncertu pod tytułem Moc i Miłosierni. Sponsorzy ufundowali wiele nagród, z których główną był tablet. Szczęśliwym posiadaczem mógł zostać ten, kto zakupił cegiełkę na rzecz Kajtka.
Przewidziałyśmy losy, przewidziałyśmy losowanie nagrody głównej, będzie loteria, można kupić fanty, są stoiska przygotowane specjalne, taki mały kiermasz. Każdy los wygrywa, także nasi sponsorzy naprawdę nas mile zaskoczyli i mamy naprawdę dla dzieci fajne rzeczy. Na koncercie było bardzo dużo młodzieży szkolnej, zarówno podstawowej, jak i gimnazjalnej. Występował także zespół o wdzięcznej nazwie Niebiańskie Dzieci. Postanowiły one zaprezentować wszystkim widzom piosenkę pochodzącą z filmu Kraina Lodu. Ulepimy dziś wołana, no choć zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się, uciekłaś jeszcze co. Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jest, czy wiesz? Ulepimy dziś wołana, albo zrobimy coś innego. No to cześć! Rodzice 9-letniego Kajtka na początku akcji charytatywnej nie wierzyli, że im się uda zgromadzić tak dużą kwotę w tak krótkim czasie. Są niewymiernie wdzięczni wszystkim ludziom o dobrych sercach, którzy wsparli ich syna. Do tej pory udało się już zebrać całą potrzebną kwotę na operację, a wszystko dzięki ludzkim sercom. Na dzień dzisiejszy to wiem, że ludzie mają bardzo duże serce, tylko trzeba poprosić o pomoc. My nigdy nie prosiliśmy o pomoc, więc nie miałam okazji się przekonać, bo zawsze sami staraliśmy się ze wszystkim dać radę. A teraz przełamaliśmy się, bo musieliśmy się przełamać i to naprawdę fajny efekt dało. Sobotni koncert nie był ostatnim. Przez cały czas odbywają się cykliczne imprezy wspierające chorego chłopca. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z jego wyjazdem do kliniki i dalszym leczeniem. We wtorek na boisku szkolnym w Janowcu mieszkańcy gminy mieli możliwość zaopatrzenia się na nadchodzące święta w jabłka. Owoce te rozdawane były bezpłatnie w ramach programu Embargo z Caritasu diecezji radomskiej. Od godzin porannych według sporządzonych list mieszkańcy Janowca i okolic mogli odbierać owoce. Na każdego mieszkańca przypadała racja 8 kg. Akcja Jabłko cieszyła się dużą popularnością zarówno pośród młodych, jak i starszych osób. W godzinę akcji zeszło nam ponad 20 ton jabłek. Zostało jeszcze drugie 20, może trochę mniej, więc sądzę, że gdzieś tak do godziny 13 rozdamy ponad 40 ton jabłek. Informacje o dostawach jabłek dla mieszkańców zamieszczone są na stronach internetowych Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury. Ksiądz proboszcz z Janowca mówi także o dostawach tych owoców w ogłoszeniach parafialnych. Zaczynamy dopiero pierwszą. W ubiegłym roku już były jabłka, w tym roku jest pierwsza dostawa, druga ma być w połowie stycznia, może w połowie lutego będzie trzecia dostawa. Osobom, które z różnych względów nie miały możliwości odebrania jabłek we własnym zakresie, Ochotnicza Straż Pożarna zapewniła transport do domu. W każdej miejscowości przyjechała jedna jednostka, która rozwoziła mieszkańcom owoce według wcześniej sporządzonych list. Wiadomo, niektórzy nie mogą pojechać, niektórzy nie mają pieniędzy, niektórzy nie mają czym przywieźć, no a jak się podwiezie, to jest wiadomo. 10 skrzynek tych zdrowych i smacznych owoców zostało przekazanych także do Puławskiego Domu Dziecka. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu zapewniał, że ta ilość jest kwestią umowną i istnieje możliwość przekazania dzieciakom większej ilości jabłek. W sobotę w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki odbył się wernisaż wystawy znanego i bardzo cenionego warszawskiego architekta Konrada Kuczy-Kuczyńskiego. Konrad Kuczy-Kuczyński jest profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk i współzałożycielem pracowni Atelier 2. W 1993 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest laureatem honorowej nagrody Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej. Z Kazimierzem Dolnym profesor Kuczy-Kuczyński związany jest od lat kilkudziesięciu, a od kilkunastu miasteczko nad Wisłą jest jego odskocznią od warszawskiego zgiełku i jak sam mawia, pomieszkuje w Kazimierzu. Natomiast może to jest też taka próba narysowania, oddania Kazimierza, który jest, ma swoją urodę, ale oddania w czerni i bieli, co nie jest może takie łatwe. Na ogół Kazimierz kojarzy się z malarstwem sprzedawanym w bardzo mocnych, jasnych, bo taki jest, złocistych kolorach, a tu jest próba zobaczenia Kazimierza inaczej troszkę. Wystawę można oglądać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki do końca stycznia. A warto, bo Kazimierz pokazany oczami profesora Kuczy-Kuczyńskiego jest inny, bardziej surowy, ale przez to właśnie piękny i prawdziwy.
poprzedni piątek na górnym holu Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika odbył się wernisaż prac biorących udział w przedsięwzięciu pod tytułem Nie szufladkuj talentu. Dwa miesiące temu Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika ogłosił plastyczne, pospolite ruszenie zachęcające do udziału każdego, kto czuje w sobie talent plastyczny i chciałby pochwalić się swoją twórczością. Oddźwięk akcji przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Artyści amatorzy bardzo licznie odpowiedzieli na apel Domu Chemika, a komisja miała nie lada orzech do zgryzienia, aby do wystawy głównej, która była również nagrodą, zakwalifikować te najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne prace. Wystawę będzie można oglądać w Domu Chemika do 26 stycznia. W sobotę w jednym z puławskich klubów fitness zostały zorganizowane otwarte mistrzostwa Puław w wyciskaniu sztangi leżąc. W sobotę w jednym z puławskich klubów fitness zostały zorganizowane otwarte mistrzostwa Puław w wyciskaniu sztangi leżąc. Do Puław zjechali najsilniejsi zawodnicy startujący w szybko rozwijającej się dyscyplinie sportów siłowych w wyciskaniu sztangi leżąc. Polacy są zaliczani do najlepszych zawodników na świecie w tej dyscyplinie i z każdych międzynarodowych zawodów wracają z medalami. Tym bardziej ciekawie zapowiadały się puławskie zawody. Zawody odbędą się w czterech kategoriach wagowych. Są to kategorie 84 kg, 96, 110 oraz plus 110 kg. Mamy także klasyfikację juniorów do lat 18, do lat 21 oraz weteranów plus 40 lat. Wyniki na pewno będą oscylowały ponad 220 kg. Myślę, że dojdą nawet może do 240 kg. Zawody przebiegały na bardzo wysokim poziomie i praktycznie we wszystkich kategoriach bite były życiowe rekordy. Licznie zebrana publiczność, bardzo dobrze znająca sporty siłowe, była pod dużym wrażeniem osiąganych wyników. Bezkonkurencyjny okazał się Łukasz Kuzioła, który w ostatnim boju wycisnął 230 kg i bezapelacyjnie wygrał zawody w kategorii Open. Teraz zapraszam Państwa na rozmowę Remigiusza Jerzewskiego z Januszem Groblem, prezydentem Puław, podsumowującą mijający rok w naszym mieście. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Remigiusz Jerzewski. Moim i Państwa gościem jest pan Janusz Grobel, prezydent Puław. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Przed nami ostatnie dni 2015 roku i właśnie dzisiaj chciałbym zadać panu prezydentowi kilka pytań, w których poproszę gospodarza Puław o podsumowanie mijającego roku. Panie prezydencie, jaki był ten rok 2015 dla Puław? Ja myślę, że był to kolejny dobry rok dla Puław. Na pewno możemy dostrzegać zarówno duże osiągnięcia, jeśli chodzi o takie bieżące realizacje bieżących zadań, ale mamy na pewno niedosyt, jeśli chodzi o duże wyzwania. Natomiast ja bym powiedział, że dlaczego dobry? Dlatego, że był to kolejny rok, gdzie możemy mówić, że budżet miasta był budżetem prorozwojowym. Wysokość wydatków poniesionych na majątki, na wydatki majątkowe była rzędu 20%, a to już świadczy o tym, że miasto dalej się rozwija. Na pewno za tym rodzi się pytanie, co takiego żeśmy zrobili w minionym czy w mijającym roku, co możemy zaliczyć do sukcesu. Zacznę od wydatków na poprawienie układów komunikacyjnych w mieście. Na pewno wszyscy mieszkańcy Puław zauważyli, że wybudowaliśmy fragment ulicy Ceglanej z ulicą Zabłockiego i ulicą Krasickiego. Ten fragment jest fragmentem przyszłej południowej obwodnicy naszego miasta i gdyby były pieniądze w wysokości ponad 10 milionów złotych i skomunikowalibyśmy z ulicą Piasecznica, to wtedy mielibyśmy tą obwodnicę, która uspokajałaby ten ruch, który ma miejsce w tej chwili ulicami Kazimierską, Zieloną, Włostowicką. Drugim takim rozwiązaniem z zakresu komunikacji jest budowa części dróg na ulicy czy na osiedlu Górna Kolejowa oraz na osiedlach Mokratki. Rozpoczęliśmy również częściowo realizację zakresu drogowego na ulicy Wulka Profecka. Z większych zadań, które realizowane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest to rozpoczęcie procesu inwestycyjnego drugiego
Ryta po obwodnicy. Natomiast z naszej strony, ze strony zakładów azotowych, jest to uzgodnienie przebudowy ulicy Tysiąclecia, którą zrealizowałaby Generalna Dyrekcja, a po wybudowaniu przejęłoby miasto na utrzymanie. I duże zadania realizowaliśmy w edukacji. I było to między innymi przebudowa kuchni w szkole numer 10, przebudowa przedszkola czy generalny remont przedszkola numer 18, budowa placu zabaw w przedszkolu numer 14, rozpoczęcie budowy placów zabaw przy szkole podstawowej numer 11 i przedszkolu numer 3, a również na osiedlu Niwa. Także efekty tych zadań będą efektami tego roku. Oddaliśmy do użytku korty tenisowe na początku roku. Być może zapomnieliśmy o tym wydarzeniu, ale było to duże wydarzenie w skale naszego miasta. Oddaliśmy do użytku kolumbarium. Dzisiaj pan prezes mówił, że już 10 nisz jest sprzedanych. Oddane do użytku zostało schronisko dla bezdomnych zwierząt. Panie prezydencie, ten rok, który mija, obfitował w wybory. Były wybory prezydenckie, były wybory parlamentarne, a przypomnijmy, że w listopadzie minionego roku były również wybory samorządowe. Muszę powiedzieć, czy ta kumulacja wyborcza miała jakiś wpływ na sytuację w Puławach, na to, co się działo w naszym mieście? Ja myślę, że przede wszystkim było dużo pracy dla urzędników, bo pamiętajmy, że wszystkie wybory muszą być przygotowane logistycznie i obsłużone przez Urząd Miasta. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację polityczną, no to tyle, że zmieniła się w mieście koalicja. W tej chwili w mieście funkcjonuje koalicja PSPP i PiS i ta koalicja jest koalicją dla miasta i w ciągu tego roku ja jestem przekonany, że udowodniliśmy, że taką koalicję, dobrą koalicję stworzyliśmy, koalicję, której zależy na tym, by miasto dalej się rozwijało, by miasto dalej mogło realizować duże wyzwania i przez ten rok mogliśmy właśnie poprzez realizację tych zadań oraz przygotowania planów, jeśli chodzi o nową perspektywę finansową lata 14-20, udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie te zadania dla miasta realizować. A teraz budżet obywatelski i wiemy doskonale, że jest to nowy twór funkcjonujący w naszym mieście od 3 lat, ale z pewnymi perturbacjami. I czy to, co się działo z budżetem obywatelskim, jest jakąś nauczką dla samorządowców? Ja myślę, że wszyscy się uczymy. Przede wszystkim powinniśmy uczyć się samodyscypliny, bo jeżeli mamy taką możliwość, żebyśmy mogli wybierać określone zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, to umawiamy się, że te zadania wybieramy. Natomiast nie korzystamy z takich możliwości, że mamy dostęp do bazy danych osobowych i chcemy z takiej bazy danych osobowych skorzystać. Ale jeżeli miałbym podsumować tegoroczną edycję budżetu, taka jak ona by nie była, to ona miała również dobre swoje strony. Bardzo pięknie pokazali się zwolennicy budowy skateparku, którzy na wszystkich zebraniach we wszystkich rejonach pokazywali, jak dla nich ważna jest ta inwestycja, jak powinna być realizowana i oni pokazali taką rywalizację fair, że można właśnie zabiegać o realizację dużego zadania i w sposób zupełnie od początku do końca uczciwy i tu chcę w tym miejscu zdeklarować, że jeżeli będą nabory na rewitalizację, to będę starał się preferować właśnie modernizację skateparku jako zadanie priorytetowe. Natomiast w innych zadaniach myślę, że przyszedł czas, żeby sobie powiedzieć, że to, co możemy bezpośrednio duże zadania realizować z budżetu miejskiego czy budżetu powiatowego, no to może już wystarczy, jeśli chodzi o finansowanie tych zadań za pośrednictwem umownie przyjętego takiego budżetu obywatelskiego. Jeżeli chcemy pomagać Puławskiej Służbie Zdrowia, możemy to spokojnie uczynić poprzez pomoc powiatowi puławskiemu. Natomiast jeżeli chcemy realizować zadania z zakresu edukacji, tutaj chodzi nam głównie o szkoły cyfrowe, zagospodarowanie placów zabaw, też to możemy robić poprzez nasz budżet bezpośrednio, a niekoniecznie budżet obywatelski. Ja będę sugerował w nowym regulaminie, żeby jedno zadanie nie wyczerpywało limitu środków przypisanych do rejonu. I przykładowo, jeżeli będzie to 300 tysięcy złotych przypisane w rejonie, to będę sugerował, żeby na przykład maksymalna wartość zadania była 100 tysięcy złotych.
Podsumował pan prezydent rok, a teraz czego możemy się spodziewać w przyszłym, nadchodzącym 2016 roku? Jakie są plany Urzędu Miasta, jakie są plany włodarzy Puław? No jeżeli chodzi o zbliżający się rok, no ja mogę powiedzieć, na bazie złożonego projektu budżetu, dochody w tym budżecie przewidujemy na poziomie 188 milionów złotych. Na pewno zawsze wszyscy mieszkańcy zainteresowani są wydatkami, głównie wydatkami majątkowymi. No wydatki majątkowe w przyszłym roku na razie nie planujemy zasilania tych wydatków ze środków unijnych, ponieważ do tej pory nie mamy rozpisanych konkursów na duże zadania i te wydatki są na poziomie 15,4 miliona złotych. Co byśmy chcieli zrobić właśnie w ramach tej kwoty? No między innymi chcemy przebudować skrzyżowanie ulicy Norwida z ulicą Lubelską. To zadanie jest w wartości 4,5 miliona złotych, ale mamy tutaj dwie pomoce zewnętrzne. Pierwsze jest to pomoc z powiatu puławskiego w wysokości 500 tysięcy złotych i drugie 1,5 miliona z tak zwanych schetynówek. Z tym zadaniem wiąże się przedłużenie czy zmodernizacja ulicy Norwida do przedszkola numer 7. Niewielkie zadanie, bo wartości około 150 tysięcy złotych, ale ten fragment ulicy był bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Uporządkowany został stan prawny, możemy to robić. Będzie budowane dalsze ulice na osiedlu Górna Kolejowa. Wartość przewidujemy tam około 550 tysięcy złotych. Również na Mokratkach, na Wostowicach. Także trochę tych ulic będziemy realizowali. Natomiast jeśli chodzi o edukację, przewidujemy wydatkowanie bodajże 1,8 miliona złotych. Dalej dokończenie tych placów przy przedszkolu numer 3 i szkole podstawowej numer 11, przedszkole numer 13 i przedszkole numer 2. Także trochę tych zadań będziemy mieli do realizacji i również skończone finansowanie ścieżki rowerowej do zakładów azotowych. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście życzę zrealizowania tych wszystkich planów na 2016 rok. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję panu, dziękuję państwu. Z państwa pomocą i zrozumieniem sądzę, że te zadania są do zrealizowania. Dziękuję bardzo. W dzisiejszych informacjach puławskich to już wszystko. Z okazji Bożego Narodzenia cała redakcja telewizji Puławy 24 życzy państwu magicznego czasu. Niech te święta będą okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnych spotkań. Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk. Oby magia Bożego Narodzenia przetrwała w nas jak najdłużej. Do zobaczenia za tydzień. Sukcesami startowali zawodnicy z Puławy w Mistrzostwach Europy Federacji WPA w martwym ciągu oraz wyciskaniu sztangi leżąc. Do Łodzi pojechało trzech puławian. Na najwyższym stopniu podium w kategorii 100 kg stanął Dariusz Lis, startujący w rywalizacji junior 20-23 lata. Jego wynik 180 kg dał mu również drugie miejsce w klasyfikacji Open. Również pierwsze miejsce zajął Paweł Krakowiak, który rywalizował w kategorii do 125 kg w rywalizacji Submasters 33-39 lat. Wynik puławianina to 205 kg. Najtrudniejsze zadanie miał zawodnik Wisły Puławy Łukasz Kuzioła w najsilniej obsadzonej kategorii 125 kg. Wynikiem 227,5 kg zajął piąte miejsce. Kuzioła został sklasyfikowany na drugiej pozycji w kategorii służb mundurowych. W łódzkich mistrzostwach wystartowało łącznie ponad 200 zawodników. Po raz ostatni w 2015 roku na parkiecie zaprezentowali się szczypiorniści Azotów Puławy. Podopieczni Ryszarda Skutnika udali się do rodzinnego miasta trenera, aby meczem z SPR-em uświetnić jubileusz 55-lecia tarnowskiej piłki ręcznej. Impreza była bardzo fajnie zorganizowana. Oglądaliśmy wcześniej mecze dzieci. One zawsze wyzwalają tak duże emocje i radość w sercu, że tylu młodych, małych, bo to małe dzieci,
takie tam do 10 lat ubiegały się za piłką. Fajnie to wyglądało, bo gdzie piłka, to wszystkie te dzieci. Ale z tej ilości szkolonych dzieci o tym będzie można wybrać najzdolniejsze do szkolenia w klubie. Tarnów zresztą w poprzednich latach słynął z bardzo dobrej szkoły tarnowskiej. Bardzo nas miło i ciepło przyjęli, a przede wszystkim Michała Kubisztala, który jest wychowankiem Pałacu Młodzieży z Tarnowa, dostał nagrody, upominki od działaczy. Sam mecz przebiegał w miłej atmosferze sportowej, mógłbym powiedzieć nawet świątecznej. Nasi zawodnicy pokazywali swoje najlepsze zagrania, tamci stawali na wysokości. Chyba najwięcej radości dla kibiców z Tarnowa sprawiało to, jak Nikola Pce oddawał rzuty 10 metrów, a ich bramkarz bronił. Wtedy całe kibice, całe trybuny podrywały się do oklasku. Azoty wygrały z pierwszoligowcem 36-29. Najskuteczniejszym zawodnikiem Puławian był tarnowianin Michał Kubisztal, który zdobył łącznie 12 goli. W zespole z Puław zabrakło reprezentantów Polski: Przemysława Krajewskiego, Piotra Masłowskiego, Rafała Przybylskiego i Roberta Orzechowskiego, którzy przebywają na zgrupowaniu kadry. Trener Skutnik nie mógł skorzystać również z usług chorego Jana Sobola i kontuzjowanego Adama Skrabani. W meczu zagrali natomiast dwaj zawodnicy drugiego zespołu: Przemysław Urbaniak i Kamil Śliwiński. Zdobyli po jednym golu. Po raz ostatni w tym roku spotkali się zawodnicy biorący udział w Grand Prix Puław 2015 w tenisie stołowym. Do finałowej rywalizacji prawo startu uzyskali tylko najlepsi w poszczególnych grupach w klasyfikacji końcowej. Zmagania te mają już co prawda bardziej wymiar towarzysko-podsumowujący, ale ambicja zawodników powoduje, że rywalizacja jest zacięta i niezmiernie interesująca. Najlepiej o tym świadczy fakt, że jako jedyny zwycięzca klasyfikacji końcowej turniej finałowy wygrał Bogdan Grzybek w kategorii 56 lat i starsi. Z kolei w kategorii Open i 40-55 lat palma pierwszeństwa przypadła Radosławowi Poświatowskiemu, a w grupie 20-39 lat Piotrowi Matraszkowi. Podczas ceremonii zakończenia medaliści klasyfikacji generalnych w poszczególnych grupach wyróżnieni zostali okazałymi pucharami i nagrodami rzeczowymi, a w ręce triumfatorów pożegnalnych zmagań trafiły pamiątkowe statuetki i upominki. Przez świąteczny weekend odbył się ostatni turniej tegorocznej edycji Grand Prix Puław w Szachach. Na starcie stanęło tym razem ponad 20 zawodników. Rywalizacja juniorów zakończyła się niespodziewanym zwycięstwem Mateusza Szczepańskiego. Jednak w całym cyklu najlepszy okazał się Daniel Siedliski przed Dominikiem Seredynem i Michałem Kazanowskim. Wśród seniorów w ostatnim turnieju triumfował Tadeusz Taracha, a najwięcej punktów Grand Prix zgromadził Krzysztof Szczęśniak oraz Zdzisław Machniewski i Robert Błaziak. W najmniej licznie obsadzonej kategorii żeńskiej w całym cyklu triumfowała Paulina Bronisz przed Honoratą Goławską i sklasyfikowanymi na trzecim miejscu ex aequo Zuzanną Machniewską i Marleną Jańczak. Najlepsi zawodnicy klasyfikacji końcowej nagrodzeni zostali pucharami i nagrodami rzeczowymi. W niedzielę rozegrana została piąta kolejka spotkań Puławskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. W drugiej lidze zwycięstwa odnotowały Dragon Ball Dęblin z Tesco Puławy 3-0 Walkowerem oraz Neon z Opec Puławy 4-0. Ekipy te są w dalszym ciągu na czele stawki z kompletami punktów. Swoje spotkania wygrały również Stok Narciarski Parchatka oraz SKS Leokadiów. W pierwszej lidze prowadzi wciąż drużyna Cukrotrans, która w ostatniej przed świętami kolejce rozbiła Papka 2-9-1. Na drugim miejscu Artmak, który zdecydowanie pokonał stację narciarską Kazimierz 7-1. Na kolejnych miejscach w walce o pierwszą czwórkę znalazły się Szkło Lux, Serafin Team Góra, Drewnolit, wspomniana stacja narciarska Kazimierz oraz Góra Puławska. Tabelę zamyka Papka 2. W czwartej serii spotkań Puławskiej Ligi Koszykówki faworyci nie zawiedli, choć trzeba przyznać, że ich rywale wystąpili w nieco okrojonych składach. Niezwyciężona jak dotychczas Altra dość mocno zdemolowała Saletrę, zdobywając magiczną liczbę 100 punktów. Z kolei Pogoń tak naprawdę swe kilkunastopunktowe zwycięstwo zbudowała dopiero w ostatniej kwarcie. W tabeli po czterech seriach gier na czele Pogoń, która o jeden punkt wyprzedza Altrę, ale rozegrała od rywali o jeden mecz więcej. Nowoczesne mieszkania z najlepszą lokalizacją w Puławach przy ulicy Piłsudskiego 15. Ceny już od 3900 zł brutto za metr kwadratowy z możliwością negocjacji. Jasne i przestronne mieszkania od 50 do 82 metrów. Teren ogrodzony z placem zabaw i garażami. Zapraszamy. Taka okazja może się nie powtórzyć. Odwiedź nas na www.panoramapulawy.pl lub zadzwoń 887 4202.
Ekstra okazja. Ekstra okazja. Tylko teraz. 3 mieszkania po 3200 zł za metr kwadratowy. Dobiega końca realizacja projektu Międzygminny System Wodno-Ściekowy w ramach aglomeracji Puławy, który pozwolił na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Puławy. Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Spółka ZOO w Puławach. W ramach projektu przeprowadzono kompleksową rozbudowę i modernizację systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Puławy, gminy Końskowola oraz Żyżyn, zlokalizowanych na terenie aglomeracji Puławy. Najważniejsze z wykonanych inwestycji to modernizacja oczyszczalni ścieków w Puławach połączona z budową instalacji zagospodarowania osadów pościekowych, modernizacja 4 km sieci kanalizacyjnej w Puławach, budowa 22 km sieci wodociągowej w gminie Końskowola, budowa 37 km sieci sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Końskowola oraz gminie Żyżyn, wybudowanie 26 sztuk przepompowni sieciowych w gminach. Poniesienie wielomilionowych wydatków na realizację projektu, którego wartość wynosi ponad 89 550 000 zł, były możliwe dzięki finansowemu wsparciu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ponad 44 160 000 zł pochodzących ze środków unijnych. Projekt aglomeracyjny to nowoczesna oczyszczalnia spełniająca wszystkie wymogi związane z ochroną środowiska. Wykonanie modernizacji oczyszczalni w ramach projektu wyeliminowało płacenie bardzo wysokich kar za ścieki. Uniknęliśmy płacenia bardzo wysokiej opłaty środowiskowej, pięciokrotnie zwiększonej od obecnej. Modernizacja eliminuje bardzo wysoki koszt unieszkodliwiania spalania osadów ściekowych. Po modernizacji znacząco zmniejszą się koszty remontu i eksploatacji oczyszczalni z uwagi na nowo wymienione urządzenia. Niewykonanie projektu to wzrost opłat za metr sześcienny ścieków 3,50. Zrealizowanie projektu przy uzyskanym dofinansowaniu 60% to wzrost opłat za metr sześcienny ścieków złoty 41. Dzięki realizacji programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Puławy spełnione zostały środowiskowe normy unijne oraz rozwiązano najistotniejszy problem utylizacji około 7 tysięcy ton na rok osadów ściekowych. Zrealizowany projekt przyczyni się do ustalenia niższych stawek taryfowych za odprowadzanie ścieków w roku 2016 i w latach następnych, które w przypadku braku realizacji projektu byłyby prawie dwukrotnie wyższe. Podsumowując, należy zauważyć, że opłaty związane z oczyszczaniem ścieków po modernizacji oczyszczalni są jedne z niższych w kraju. Są niższe w otoczeniu bezpośrednim takich miejscowości jak Kazimierz Dolny, Kozienice, Końskowola, Dęblin, Żyżyn, Zwoleń oraz niższe od miast o podobnej wielkości takich jak Biłgoraj, Kraśnik, Świdnik, Chełm, Garwolin i wiele innych. Poza ekonomiczne pozytywne efekty projektu to m.in. poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie potencjału rozwoju gospodarczego Puław, gminy Końskowola i gminy Żyżyn, wzrost atrakcyjności i wartości terenów, a także poprawa jakości wód Wisły. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i sukcesów w nowym roku życzą zarząd i pracownicy Centrum Medycznego Internus Spółka ZOO. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę radosnego świątecznego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Zygmunt Kwiatkowski, prezes zarządu, Elektrownia Puławy, Spółka ZOO. Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Życzliwości, spokoju, rodzinnego ciepła, optymizmu oraz zdrowia i pomyślności w nowym roku 2016 życzą mieszkańcom i gościom powiatu puławskiego przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Smaga oraz starosta puławski Witold Popiołek.
życzę Państwu cudownych świąt Bożego Narodzenia. Życzę tego, byście Państwo spędzili te święta w gronie rodzinnym, by były one przepełnione miłością i wzajemną życzliwością. Z okazji nowego 2016 roku życzę wszystkim Puławianom, by nowy rok był lepszy od roku minionego, by dopisywało Państwu zdrowie i szczęście. Wszystkiego najlepszego. Atrakcyjnie położony pierwszy w Puławach budynek wielorodzinny wyposażony w instalację solarną do podgrzewania wody. Czteropiętrowy budynek z miejscami postojowymi wyposażony w dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje, włącznie z garażami. Oferujemy dwu- i trzypokojowe, przestronne i jasne mieszkania o powierzchni od 45 do 65 metrów kwadratowych w cenie 3990 zł za metr kwadratowy brutto. Wokół budynku nie brakuje sklepów, jest też przychodnia, szkoła i przedszkole, a tutaj mieszkań są duże tarasy i balkony, idealne do relaksu w gronie najbliższych, a specjalnie zaaranżowana zieleń podnosi komfort mieszkania. Wszystkie mieszkania wyposażone są w instalację klimatyzacji, internet, telefon, telewizję kablową. Szczegóły w dziale ekonomiczno-eksploatacyjnym w zarządzie spółdzielni przy ulicy Centralnej 2A. Telefon 81 886 42 86, wewnętrzny 108 lub 81 565 1888. Chcesz wiedzieć więcej? Dzwoń!